Hej, piękny. Dzień dobry, czy jesteś kobietą czy mężczyzną? Kobieta, nie widać. Przepraszam, a ile masz lat, piękna? Piękna, ma 25 lat, a ty ile masz, piękny? To znaczy, ja mam 24 lata. A czemu masz 24 lata? Bo zagubiłem się w czasoprzestrzeni, gdy spotkałem taką osobę oryginalną jak ty. Dziękuję, ja też. Naprawdę rozpierasz mnie swoim wzrokiem. Wyglądasz jak taka Kleopatra. Jaka kurwa Kleopatra? No takie oczy masz, jak Egipcjanka jakaś. Wodzę ciebie moim wzrokiem. Udaje ci się to uczynić. Widzę. Kochany, nie martw się. I podkreślasz te gęste, grube brwi swoje. Naturalne takie mam. Takie zdrowe masz. Ty też jesteś taki zdrowy i seksowny. Dziękuję. Dziękuję. Gdzie pracujesz? Dobrze zarabiasz? Słabo. Czemu słabo? Bo sprzedaję kebaby. Lubisz jeść kebaby? Nie, trzeba trzymać figurę. Kartofle wpierdalam. W Lichenu zapierdalam. Gdzie? Co? W Licheniu. Co to Licheń znaczy? No Licheń, miasto. Co ty miałeś kurwa z tego geografii? To jest koło Torunia. A ja w Toruniu zdałem. No. W Toruniu zdałem na czwarty rok studiów prawniczych. Wyobraź sobie w końcu. A, prawnika. Co, już widzę kisiel w majtach, co? A, kisiel to ja mam. Jak ty mi zrobisz, kochany? Miłego wieczoru, pa. Nie rozłącza się. Co ty sobie myślisz? No nie rozumiem. Dużo zarobisz na tych... Dużo zarobisz na tych kebabach? To znaczy, ja robię takie wegetariańskie i ludzie nie kupują, bo nie lubią bez mięsa. Ale czemu robisz takie wegetariańskie? A ty lubisz pewnie kiełbachę opitosić, co? No lubię. Taką kiełbachę, jaką masz w spodniach, też bym opitolił. Obraziłaś mnie, do widzenia. Ona mnie obraziła, czy tam on. Nie można tak wulgarnie mówić do mnie.